Znajdujemy się w publicznym gimnazjum numer 2 w Siedlcach. Trwa tu program edukacyjny języka niemieckiego zatytułowany Deutschwagentur. Projekt Deutschwagentur jest projektem Instytutu Goethego w Warszawie. Projekt realizujemy od roku 2009, czyli 6 lat już naszej wspólnej działalności z placówkami wszelkiego typu. Od przedszkoli poprzez szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne odwiedzamy uczniów i przekazujemy im wiedzę z zakresu języka niemieckiego w taki niekonwencjonalny sposób, czyli poprzez zabawę, komunikację, na żywo wszystko się odbywa. No, dużo radości, frajdy ze wspólnej nauki. Do jakich grup wiekowych jest skierowany ten program? Do wszystkich. Tak jak powiedziałam, odwiedzamy uczniów wszelkich typów szkół, od przedszkoli poprzez gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, także dla każdego jesteśmy tutaj otwarci. Zabawy i animacje, które przygotowaliśmy, odpowiadają wszystkim grupom językowym, każdemu zainteresowaniu, także dla każdego tutaj odpowiedni program odnośnie, adekwatnie do wieku, poziomu, zainteresowań, kwalifikacji i tak dalej. Czy dzieci oraz młodzież chętnie uczą się języka niemieckiego? Nasz projekt jest odpowiedzią na Pana pytanie. Zachęcamy, czyli sytuacja jest bardzo różna w Polsce, ale chcemy pokazać, że warto. Przede wszystkim warto, jest to nasza przyszłość. Młodzież spotka się z tym językiem prędzej czy później, a lepiej prędzej niż później, dlatego że dzisiejszy rynek pracy i dzisiejszy świat, podróże również, okno na świat, języki to ewidentnie okno na świat, a język angielski już nie jest językiem obcym, to jest coś, co należy znać. Także ja zachęcam do nauki najbliższych nam języków, czyli przede wszystkim języka niemieckiego. Nauczyciel języka niemieckiego z publicznego gimnazjum numer 2 w Siedlcach. Może powie Pani, co trzeba zrobić, żeby zorganizować taki program w szkole? W zasadzie zrobić trzeba niewiele. Wystarczy wejść na stronę Goethe Instytut, który jest organizatorem tego projektu i należy wysłać swoje zapytanie. Przede wszystkim chcielibyśmy zwrócić uwagę na język niemiecki, który w dalszym ciągu gdzieś jest w cieniu języka angielskiego. Myślę, że poprzez takie zajęcia jak dzisiejsze uczniowie mogą wyzwolić się z bariery mówienia, poprzez zabawy wyzwolić swoje emocje i najważniejsze zobaczyć, że nauka języka niemieckiego nie musi być ani trudna, ani monotonna, a przyjemna i sprawiać im radość.